Buch Travel. W środę od 18. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Karolina Zadrożna, podróżniczka, głównie po Niemczech i uczestniczka programów studenckich. Wzięła udział m.in. w Erasmusie i wielu innych programach. Audycję poprowadzę ja, Julia Grzybowska, moim gościem będzie... Karolina Zadrożna, witam. To zacznijmy może od początku. To jak się zaczęła Twoja przygoda z podróżowaniem? Właściwie to ciężko powiedzieć, bo podróżuję odkąd tylko sięgam pamięcią z rodzicami, a tak na poważnie to zaczęło się właśnie od przygody z Erasmusem, tylko że akurat ze Szwecją. Był to mój taki pierwszy duży wyjazd, na który się zdecydowałam, samodzielny, i od tamtej pory to już jakoś po prostu poszło, że zaczęłam podróżować coraz więcej i więcej. Chciałam zobaczyć jak najwięcej miejsc i tak zaczęło się wyszukiwanie jak najtańszych biletów, lotów oraz miejsc, które chciałabym zobaczyć nie tylko w internecie, ale też na żywo. Czyli też na tej podstawie dobierasz miejsce, do których chciałabyś pojechać, tak? Że na podstawie... Tak, nie ukrywam, że też inspirują mnie inni ludzie, inni podróżnicy, filmy, zarówno te przyrodnicze, jak i takie bardziej podróżnicze, gdzie podróżnicy odwiedzają różne miasta. Sama mam też po prostu takie kilka miejsc wybranych, które chciałabym zobaczyć, więc ta lista rzeczywiście jest szeroka. Okej, a powiedz mi, tak może jeszcze słowem wstępu, co to są w ogóle te programy? Jak to wygląda, taki wyjazd? Takie programy są organizowane tutaj na uniwersytecie. Obecnie bardzo łatwo na nie wyjechać, dlatego że przede wszystkim jest bardzo dużo wolnych miejsc. Jest dużo też uniwersytetów, chętnie nawiązują współpracę. Wystarczy złożyć odpowiednie papiery na uniwersytecie. Każdy uniwersytet ma napisane dokładnie, jakie te papiery trzeba przygotować. Trzeba je złożyć i następnie poczekać na wyniki. Zazwyczaj jest tak, że właściwie prawie wszyscy się dostają, tylko nie zawsze może jest to pierwszy wybór. Ja na przykład składałam papiery do Sztokholmu na samym początku, ale niestety do Sztokholmu było więcej chętnych, którzy mieli lepsze ode mnie na przykład wyniki w nauce, więc ja się dostałam na przykład na inny uniwersytet, a koniec końców pojechałam na jeszcze inny uniwersytet, ale nie żałuję tego wyboru, bo i tak było naprawdę świetnie. A jaka jest skala miejsc, do których takie programy właśnie wysyłają studentów? Że zamyka się na Europę, czy na cały świat, czy w ogóle na Polskę, czy jak to wygląda? To zależy też od programu, bo na przykład jest taki program, który jest tylko w Polsce, to jest program MOST i można na przykład pojechać wtedy na rok albo na semestr na inną uczelnię w Polsce. I tutaj trzeba po prostu sprawdzić, czy nasza uczelnia ma podpisaną taką umowę, bo niestety tutaj ten program jest ciągle, jeszcze się rozwija. I po prostu nie wszystkie uczelnie mają podpisane, ale zazwyczaj te główne, takie na przykład tutaj te znane krakowskie czy warszawskie uczelnie, owszem. Erasmus głównie to jest Europa oraz tutaj kraje takie właśnie jak Norwegia, czy też Szwajcaria, ewentualnie Turcja, do nich też można wyjechać. I są też inne programy, bardziej chyba to są wymiany bezpośrednie. Niestety ja tutaj się aż tak dokładnie nad tym nie znam, ze względu na fakt, że po prostu nie byłam na takiej wymianie. Ale wiem, że jest możliwość wyjechania także na inne uniwersytety poza Europę. A jakie są kryteria wyboru osób, które pojadą do danego miejsca, właśnie oprócz wyników w nauce? To głównie są wyniki w nauce. To są głównie wyniki w nauce, liczy się średnia, aczkolwiek też jest taki przepis, że pierwszeństwo mają właśnie osoby z tych starszych roczników. Znaczy chodzi o oczywiście rok studiów, ze względu na to, że po prostu jeżeli ktoś jest na przykład na czwartym roku studiów i składa papiery, to będzie jechał na piątym roku. No i taka osoba ma pierwszeństwo chociażby ze względu też na to, że nie będzie miała już później okazji pojechać. Więc takie osoby też tam, to też jest oczywiście brane pod uwagę, ale jednak tutaj najważniejsza jest ta średnia, ale myślę, że liczy się też jakaś dodatkowa aktywność. Ta dodatkowa aktywność to jest na przykład udział w konferencjach, czy też udział w klubach sportowych. Są różne tutaj możliwości. Mhm.
taki wyjazd to jest też ogromna możliwość nauki języka, prawda? Jak to wygląda? Wy macie zajęcia w języku urzędowym? W sensie w Szwecji masz zajęcia po szwedzku? Czy jak to wygląda? Jeżeli ktoś zna język szwedzki i czuje się na siłach, to jak najbardziej może studiować w tym języku. Jeżeli na przykład nie, no to są organizowane zajęcia po angielsku. W Szwecji akurat tych zajęć było bardzo dużo, dlatego że sami Szwedzi też studiują po angielsku, szczególnie przedmioty, które są na magisterkę. Był też dostępny język szwedzki, więc każdy, kto się chciał uczyć, miał taką możliwość, za co też były punkty ECTS, więc można było sobie zbierać. W Niemczech natomiast niemiecki, no nie ukrywamy, jest trochę już popularniejszym językiem, jednak dużo osób w Polsce się też uczy tego niemieckiego, więc tutaj na przykład już było mniej tych przedmiotów po angielsku. Ja na przykład byłam zmuszona, żeby wybrać ten jeden przedmiot po niemiecku. Co nie zmienia faktu, że to też było dla mnie spore wyzwanie, bo wiadomo, co innego jest, jak na przykład my tutaj sobie też rozmawiamy nawet po polsku, prawda? Ale jak już na przykład przyjdzie się czegoś nauczyć, no to już tak nie do końca, prawda? Bo to jest taki już bardziej ten język naukowy, to już nie jest takie łatwe. Ale też były dostępne przedmioty w języku angielskim, chociaż no na przykład w moim przypadku nie wystarczyłoby mi to, żeby na przykład zdać, żeby na przykład przywieźć odpowiednią ilość po prostu tutaj punktów, musiałabym wtedy sobie dorabiać jakieś przedmioty w Polsce, a tego też nie chciałam do końca robić i tracić tej szansy, żeby się uczyć języka. Za darmo w dodatku. Znaczy przy okazji może, o tak. No tak, bo wiadomo, nauka języka, no jeżeli się jest na miejscu, jest zupełnie inna niż nauka taka w szkole językowej, gdzieś tutaj w Krakowie, prawda? Oczywiście, no bo to jednak tutaj człowiek jest zmuszony, prawda? Bo w tej szkole językowej to zawsze jeszcze jak tam się odezwie po polsku do tego nauczyciela, to tak można jeszcze na litość coś tutaj poprosić, żeby wytłumaczył, a tam, no to jak już powiesz po polsku, to nie bardzo, to już nikt nie powie, nie odpowie. Wiem, że prowadzisz bloga Women of Poland. Powiedz mi, jak to się zaczęło z tym blogiem? Jak to się stało, że akurat właśnie postanowiłaś założyć bloga? Skąd pomysł na tego bloga? Pomysł na bloga wziął się stąd, że po powrocie właśnie z tego Erasmusa bardzo dużo osób z mojego roku zaczęło mnie wypytywać o to, jak było, jak wyglądał w ogóle proces rekrutacyjny, jak złożyłam papiery. I było tych pytań naprawdę dużo i później jeszcze jak pojawiło się kilka innych tych wymian studenckich i programów, bo byłam jeszcze też na programie MOST, później był kolejny Erasmus, byłam też jeszcze w Stanach na Camp America i bardzo dużo osób zaczęło do mnie pisać, żebym im powiedziała, jak to zorganizowałam, co zrobiłam, jak ułożyłam sobie na przykład tam program zajęć. I szczerze powiedziawszy, ja zawsze chciałam wszystkim odpisać, ale nie zawsze było czasu, bo okazało się, że zaczęli do mnie też pisać ludzie na przykład, których nie znam, bo znajdowali mnie na Facebooku, bo na przykład napisałam jakąś recenzję na temat jakiegoś programu i później do mnie pisali. No i ja nie zawsze nawet widziałam te wiadomości, bo wiadomo, że tam wiadomo jak Facebook działa, nie zawsze pokazuje te wiadomości i stąd postanowiłam, że po prostu założę bloga i zacznę spisywać wszystkie swoje doświadczenia, być może się komuś przydadzą. I tak w styczniu 2017 razem ze swoim chłopakiem tutaj zrobiliśmy stronę, no i powstał pierwszy wpis. Akurat nie był on może o Erasmusie czy innych programach studenckich, ale o naszej po prostu takiej ostatniej wycieczce. No i później zaczęłam stopniowo spisywać wszystkie swoje, całą swoją po prostu wiedzę na ten temat i muszę przyznać, że tych pytań zrobiło się mniej, więc zakładam, że ludzie jednak przychodzą i czytają te rzeczy, więc są przydatne. Przynajmniej tak mi się wydaje. A wróćmy jeszcze na chwilkę do tych programów studenckich. Jak przygotować się do takiego wyjazdu? Czy masz jakieś rady dla osób, które będą wyjeżdżać na taki program i no nie do końca wiedzą jakby od czego mają zacząć? Jasne. Przede wszystkim uważam, że najpierw trzeba się zastanowić, jaki język znamy. Bo ja na początku skreśliłam od razu kraje południowe ze względu na to, że nie znam ani włoskiego, ani hiszpańskiego, ani tutaj na przykład francuskiego, czy też portugalskiego, więc dla mnie to w ogóle odpadało, gdyż z nami mówili mi, że było ciężko czasami z językiem angielskim. W związku z tym ja sobie założyłam, że będę celowała albo tutaj głównie w kraje skandynawskie, czy też Niemcy, ewentualnie te nasze kraje ościenne.
Później też trzeba się zastanowić tak naprawdę, jaki mamy budżet, czy stać nas na to, żeby pojechać do danego kraju, ile kosztuje akademik, więc takie rzeczy są dostępne w internecie i myślę, że jak ktoś chce, to je bez problemu znajdzie, bo zawsze te na przykład akademiki są też na stronach uniwersyteckich, bo te uniwersytety w jakiś sposób współpracują, więc tam można sobie znaleźć, ile kosztuje taki akademik, jakie są ceny. I wydaje mi się, że też warto zwrócić uwagę na to, w jaki rejon jedziemy, jaki jest tam dojazd, czy dolecimy tam samolotem, czy autobusem, czy damy radę tam w ogóle dojechać, bo to też jest bardzo ważne, bo może się na przykład okazać, że dojazd do tego miejsca będzie strasznie drogi. Takie rzeczy też się zdarzają i szkoda na to tracić pieniądze. Później się na przykład okaże, że nawet w okolicy tego miejsca też nic nie ma, więc za bardzo nie ma gdzie pojechać. To też może być trochę przytłaczające, jak tak cały czas się siedzi w tym jednym miejscu i nic się nie zobaczy. Także myślę, że to są takie główne tutaj rzeczy. No i oczywiście też program danej uczelni, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie tam zrealizować przedmioty, których na przykład, które będą się w jakiś sposób tutaj pokrywać z naszym programem studiów. A jak wygląda taki typowy dzień biorąc udział w takim programie, na takim wyjeździe? Czasami nawet się siedzi cały dzień w domu, bo może się okazać, że w ogóle nie ma zajęć. Ja na przykład miałam takie dni w Niemczech, bo pisałam też pracę magisterską, a byłam już na ostatnim semestrze. Więc dla mnie to na przykład było zbawienne, że miałam mało tych zajęć, bo mogłam się skupić na tej pracy. A jeżeli nie, no to na przykład rano miałam zajęcia albo tak przed południem. Przez pierwszy miesiąc też jeszcze na przykład chodziłam też do Instytutu Polskiego na praktyki, bo warto też na przykład mieć na uwadze to, że jeżeli miasto jest duże i są jakieś fajne placówki, różne placówki, mogą być to placówki, czy tam, w moim przypadku to akurat mnie najbardziej nie interesowały dyplomatyczne ze względu na moje studia, albo może też na przykład będą jakieś korporacje, czy też kawiarenki, bo można na przykład też sobie w tym wolnym czasie chodzić do pracy i dorabiać pieniądze, albo zdobywać doświadczenie, więc warto też to mieć na uwadze. Później na przykład też po takich zajęciach chodziło się zazwyczaj na obiad, bo wtedy na przykład nie było czasu, żeby go przygotować w domu, więc spędzało się ten czas wspólnie ze znajomymi. No i później w zależności od tego, czy na przykład organizacje studenckie nam jakoś czas organizowały, no to albo się szło dalej po prostu, albo się szło do domu, albo się spotkało ze znajomymi, czy też właśnie szło się na jakieś zorganizowane eventy. Te zorganizowane eventy, no to na przykład czasami było wejście na kręgle, albo jakiś wspólny wyjazd, wycieczka. Dużo było tych możliwości, żeby właśnie poznać tych ludzi i jakoś tam po prostu też nawet poćwiczyć, czy poużywać tego języka obcego. Jeżeli chodzi jeszcze o te programy studenckie, to brałaś udział także w Camp America, prawda? Zgadza się. Jakie wasze wspomnienia? Jak ci się podobało? Jak bardzo się to różniło od tego Erasmusa do Szwecji na przykład? Camp America się różni przede wszystkim tym, że tam się jedzie do pracy. I ten program ma też trochę niechlubne opinie, gdyż wiele osób uważa, że jest to wyzysk. Ja na przykład się z tym nie zgodzę, ze względu na to, że za taki program płaci się niewiele i po prostu trzeba później tą sumę jakoś odpracować. Dużo osób też zarzuca to, że po prostu to się nie opłaca, że przecież jakby się przeliczyło wszystkie pieniądze, to nagle się okazuje, że taki program jak Work and Travel jest bardziej opłacalny, gdyż można więcej zarobić i później na przykład te pieniądze jakoś lepiej wydać. Rzeczywiście tak jest, ja nie ukrywam, że jest to prawda, ale nie każdy ma też na tyle pieniędzy, żeby od razu wyłożyć na ten Work and Travel, bo Work and Travel jest dużo droższy niż ten Camp America. W związku z czym ja na przykład po powrocie z Erasmusa ze Szwecji nie miałam też tyle środków, żeby wyłożyć na Work and Travel, dlatego się zdecydowałam na ten Camp America. Poza tym Camp America jest też o tyle łatwiejszy, że po prostu tutaj trzeba złożyć tak jakby przygotować swoje podanie
I następnie osoby po prostu z tych kampów wyszukują cię przez taką przeglądarkę. I jeżeli się im spodobasz, no to to się z tobą kontaktują i proponują ci pracę tutaj na ich kampie. A przy work and travel jest zazwyczaj tak, że trzeba też po prostu samemu tutaj spędzić dużo czasu i poszukać po prostu tej pracy. I czasami nie zawsze się też udaje znaleźć coś konkretnego, ale rzeczywiście jest tutaj bardziej taki większy wybór, że na przykład jak ktoś bardzo by chciał pracować w Kalifornii, czy gdzieś na Alasce, no to może sobie to rzeczywiście wybrać. A tutaj w Camp America jest tak, że jak już się dostanie to zaproszenie od jakiegoś kampa, no to raczej trzeba się zdecydować, gdyż odmowa może skutkować tym, że później już nie dostaniemy kolejnego zaproszenia. Dlatego też ja trafiłam na przykład do tego New Hampshire, o którym nigdy wcześniej nie słyszałam. W sumie to nie jest to jakiś bardzo atrakcyjny region w Stanach, ale na pewno w moim sercu ma miejsce szczególne ze względu na to, że spędziłam tam bardzo dużo czasu i też jakoś się tam starałam go zobaczyć w wolnych chwilach. Audycję prowadziłam ja, Julia Grzybowska, a moim gościem była Karolina Zadrożna. Dzięki.